siewie kukurydzy są bardzo ważne trzy rzeczy. Co siać, kiedy siać i jak. Chcemy wygenerować w miarę równy plon, wysoki, ale żeby być jak najmniej zależnym od problemów z deficytem wody. Jesteśmy w gospodarstwie pana Artura Janeckiego w Budziszowie. Zakładamy tutaj doświadczenie demonstracyjne z kolekcją odmian kukurydzy firmy Syngenta. Wysiejemy dzisiaj tutaj 25 odmian na bardzo dobrych, mocnych glebach, pierwsza, druga klasa czarnoziem i robimy wszystko, żeby jak najmniej stracić wody. W siewie kukurydzy są bardzo ważne trzy rzeczy. Co siać, kiedy siać i jak. Co siać to jest kwestia wyboru odmian. Na nasze uwarunkowania, gdzie mamy problemy z wodą, generalnie zalecałbym odmiany wczesne lub nawet bardzo wczesne do średnio wczesnych. Z tego względu, gdyż chcemy wygenerować w miarę równy plon, wysoki, ale żeby być jak najmniej zależnym od problemów z deficytem wody. Czyli krótko mówiąc, żeby rośliny jak najszybciej zbudowały swój plon, w związku z tym nie będzie to najwyższy możliwy plon, gdyż potencjał roślin odmian wczesnych jest, czy średnio wczesnych jest mniejszy od odmian średnio późnych czy późnych, ale najważniejszą dla nas dzisiaj rzeczą jest to, żeby po prostu wygrać wodę. A żeby wygrać wodę, no to właśnie trzeba jak najszybciej posiać. Pytanie teraz kiedy? I z drugiej strony, żeby odmiana jak najwcześniej zbudowała swój plon. Czyli krótko mówiąc, żeby jak najszybciej uciekła z pola przed pogłębiającym się deficytem wody. Co jest ważne w podejmowaniu decyzji odnośnie terminu siewu? Wiadomo, że są tak zwane terminy agrotechniczne. Terminy agrotechniczne to jest po prostu statystyka. Czyli jest to średnia z wielolecia, która pokazuje, że w tym okresie siew kukurydzy jest to najlepszy termin. Czyli w naszych warunkowaniach jest to początek maja. Natomiast mamy świadomość, że w ostatnich latach, od 2015 roku, im posiejemy szybciej, tym lepiej. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, bo nie zawsze te decyzje były trafione z bardzo wczesnymi terminami siewu. Dlatego jest bardzo przydatne takie urządzenie do pomiaru temperatury gleby. Widzimy, że pomiar jest robiony na głębokości 10 cm. Natomiast jak zagłębimy do końca, no to mamy 20 cm. Bo na 10 pokaże nam temperaturę, czy już można właśnie siać i czy to już pozwala nam wziąć w ogóle pod uwagę taką decyzję. A 20 mówi nam, czy już mamy pewien zapas ciepła zgromadzony w glebie, czy go już nie mamy, czy jeszcze go nie ma. I teraz robimy następującą rzecz, że po prostu dokonujemy tego pomiaru, czyli wkładamy na 10 i sprawdzamy, co się dzieje z temperaturą. Przed chwileczką było jeszcze 20 stopni. I w tej chwili powolutku temperatura będzie schodzić na dół. Czyli dokonujemy pomiaru. Stworzy nam optymalne warunki do wschodów kukurydzy albo utrudni nam te wschody, no bo jeżeli będzie zbyt zimno, będzie 5, 6, 4 stopnie, no to kukurydza będzie czekać na ocieplenie. W warstwie gleby, gdzie będą znajdowały się nasiona, gleba jest nagrzana. 15 stopni, proszę popatrzeć, jest w tej chwili. I teraz zobaczmy sobie temperaturę gleby na głębokości 20 cm. Widzimy, że od razu temperatura spada, czyli już mamy 12 stopni, czyli na 20 cm mamy 10 stopni, a 10 stopni to już są takie warunki, że kukurydza będzie rosła. Oczywiście wiadomo, że na 20 cm nie siejemy kukurydzy, tylko na 6. Ale to nam pokazuje, że pewien zasób tego ciepła w tej glebie jest i można powiedzieć, w zdecydowanie mniejszym stopniu obawiamy się możliwego ochłodzenia w najbliższym czasie. O, widzimy, że nawet jeszcze schodzi poniżej, nie? Jeżeli prognoza długoterminowa pokazuje nam, że będzie to ciepło będzie się utrzymywało, no to siejemy. A jeżeli prognoza długoterminowa pokazuje, że będzie załamanie pogody, to czekamy. Także taki jest, można powiedzieć, prosty mechanizm w podejmowaniu decyzji, kiedy siać, a kiedy jeszcze nie siać. Ziemia musi być nagrzana,
i perspektywa najbliższa warunków pogodowych musi sprzyjać nagrzewaniu, a nie schładzaniu się gleby. I wtedy podejmujemy decyzję o jak najszybszym siewie kukurydzy. Każdy dzień wcześniej posianej kukurydzy w optymalnych warunkach, w latach, które mamy, że jest deficyt wody, jest dla nas większą szansą osiągnięcia wyższego plonu. I oto tak naprawdę tutaj cała batalia się toczy. Tak mamy przygotowaną kolekcję odmian do siewu. Specjalnie ustawiliśmy w kolejności wysiewu, żeby się nie pomylić. Co jest bardzo ważne, proces czyszczenia siewnika po to, żebyśmy mieli jednolitą odmianę na poletku, a nie jeszcze pozostałości wcześniejszej odmiany. I to są takie czynności cyklicznie, które musimy powtarzać przy każdej odmianie. Zaczęliśmy siać poletka doświadczalne firmy Syngenta. Jak widać, dobrze nam to idzie. Miejmy nadzieję, że spadnie niedługo deszcz i będzie ładnie to wszystko rosło. Sytuacja w rolnictwie polskim, śmiem twierdzić, że jest ciężka, ponieważ no, deficyt opadów jest od ładnych kilku lat. Czekamy na deszcz i to jest najważniejsze. Co byśmy nie robili, jak byśmy nie uprawiali, stosowali najlepsze technologie, najlepsze opryski, nawozy, nic nie zastąpi odpowiednich opadów deszczu. Teraz zobaczymy sobie, jak siewnik sieje, na jakiej głębokości położymy ziarno i czy na tej głębokości będzie woda, czy jej nie będzie. To jest bardzo ważne z tego względu, gdyż my głębokością siewu musimy ziarno umieścić w takim miejscu, gdzie wody mu na pewno nie zabraknie. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, żeby uprawa była wykonywana sprawnym sprzętem, niezużytym, po to, żeby warstwa uprawiona była wyrównana, żeby nie było żadnych fal Dunaju, bo później mamy problemy właśnie ze schodami, że nie są równe. I następna bardzo ważna rzecz, że ta warstwa tej ziemi takiej uprawionej musi być jak najpłytsza, gdyż ona ma spełnić tylko i wyłącznie jedną funkcję. Ma zablokować odparowanie wody z tej powierzchni pola. Natomiast ziarno musi być umieszczone w zagęszczonej warstwie gleby, która będzie miała podsiąkanie i która zapewni właśnie wodę nam do wschodów. Widzimy tutaj, że jest przesuszona, rozdrobniona warstwa gleby. Pod spodem mamy utwardzoną, wilgotną glebę, która ma nam zapewnić dla nasion kukurydzy wilgoć, żeby spęczniała i żeby zaczęła rosnąć. Popatrzmy sobie, jest to w okolicach 5,5 cm. 5,5. Czyli jest ok. Czyli mamy nasiona idealnie położone w warstwie, która jest, zapewnia nam podsiąkanie. Uprawa była jak najpłytsza, czyli to, co sprawdziliśmy już, to jest w okolicach 5 cm, a poniżej mamy wilgotną glebę zagęszczoną, w której umieszczamy nasze nasiona kukurydzy. My siejemy dalej i zapraszamy Państwa na następne filmy.